z Belgii, Pietera Brauna z Holandii, Urenie z Hiszpana, Sykore, Jerzego Sykore z Czech i Samuelsona ze Szwecji. To już są zawodnicy, których rekordy życiowe są poniżej 11 sekund. Marek Lukasz 11. 10, przepraszam bardzo, 10.98, 11.00 w tym roku. Van Alphen obok Belg jeszcze w tym roku nie biegał w ramach wieloboju, 10.96 w ubiegłym roku. Tam zastanawiam się, czy na drugim torze jest Bruger. Muszę spojrzeć, tak, jest Bruger również. Peter Brown witany przez publiczność, bo to reprezentant gospodarzy. 11.11 w tym roku, 10.97 rekord życiowy. Hiszpan Jorge Urenia. 22-letni wieloboista z Hiszpanii, 10.93 w tym roku, 10.86 rekord życiowy. Iji Sykora, 10.86 w tym roku rekord życiowy. I Fredrik Samuelsson ze Szwecji, 10 sekund 98 setnych. Według wyników w tym roku osiąganych stawiać by trzeba było na Iziego Sykorę na torze siódmym. Takie 10.86, gdyby powtórzył swój rekord życiowy. I przypomnijmy, że w czwartym biegu z tymi najmocniejszymi, najszybszymi Paweł Wiesiołek. Szeberle, Dworzak, no Lukasz ma do kogo nawiązywać. Tradycje naprawdę czeskich wieloboistów bogate i wysłane medalami, rekordami świata także przecież. Do dzisiaj przecież Szeberle jest rekordzistą Europy, pierwszym, który przekroczył 9000 punktów w dziesięcioboju. Bruger na pierwszym, Lukasz na drugim, znaczy pierwszy od prawej, bo oni od drugiego toru zajmują, więc na drugim Bruger, na trzecim Lukasz, Van Alphen na czwartym, Brown na piątym, Urenia na szóstym, Sykora na siódmym i Samuelsson na torze ósmym. Wszystko poszło dobrze. Sykora zaskakująco słabo jak na swój rekord życiowy. Urenia w tej chwili wydaje się najszybszy. Tak jest, Urenia wygrywa ten bieg, ale nie łamie 11 sekund. 11 sekund i 6 setnych w wykonaniu reprezentanta Hiszpanii. A nawet poprawka o 2, 11.04. To jak na Hiszpana. No, nie jest to jakiś rekord. 10, jak mówiłeś, 86 życiówka, w tym roku 93. Wiaterek był przeciwny tym razem, a więc ten wiatr kręci 1 metr na sekundę, wiatr przeciwny w twarz. To być może usprawiedliwia Hiszpana, że nie złamał 11 sekund. No tak. Wszystkim wieje tak samo w twarz w danym biegu. W różnych biegach oddalonych o kilka minut już mogą być różne warunki. A w przypadku Pawła Wiesiołka to nie tylko porównujemy go do rywali tu na stadionie olimpijskim w Amsterdamie, no ale porównujemy do jego osiągnięć. Za chwilę czwarty bieg właśnie z reprezentantem Polski. Taki wiatr w twarz to nie jest dobra wiadomość. Tak, natomiast pomiary wiatru są ciekawe, ponieważ robiono badania bardzo dokładne, precyzyjne.